Hej, nazywam się Mariuszek. Dziś pokażę wam mój pojemny plecaczek. Opowiem wam, co w nim się znajduje. No, ten plecaczek ma przegródki, wiadomo, wiecie. Tutaj jeszcze takie przydatne ramionczka. Ta przegródka pachnie obłędnie. Ten plecaczek jest bardzo wygodny, przydatny. Ale wróćmy do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Bez dalszego owijania w bawełnę pokażę, co znajduje się w tym plecaczku. Ludzie często na ulicy pytają mnie, czy wolę kolę, czy Pepsi. A prawda jest taka, że obydwa lubię pić. To jest mój tomik poezji. Zawsze, gdy jadę metrem, nieważne w jakim mieście, zawsze go czytam. Pachnie obłędnie. Tu jeszcze mam taką lampę. Zawsze jak w siłce zabraknie prądu, czy tam światło zgaśnie, to chłopakom świecę przy pokładem. Też pachnie obłędnie. Mam tu jeszcze taką maseczkę. Powinna się spodobać wielu paniom. Odświeża cerę. Zakładam ją na noc, rano zdejmuję. Odświeża bardzo moje ciało, cerę. No i mam mnie widać, także nie mam problemów ze snem. Mam tutaj jeszcze taki najnowszy zakup z Biedronki. Kupiłem sobie przenośną siłownię. Można jej używać wszędzie. W kościele, w szpitalu, na cmentarzu i klatce schodowej. Ogólnie polecam. Oto efekt. Jeśli ktoś tego nie zauważył, to na fanpage'u są moje zdjęcia. Dużo ludzi się podszywa pod mój fanpage, ale mój fanpage jest oficjalny i ja tylko tam na nim piszę. Przyznam się szczerze, byłem w Biedronce, zrobiłem jeszcze lepszy zakup. Krem Issana, 72 godziny, przeciwpoceniu się. Testowałem i działa. Pachnie bardzo ładnie. Ludzie w Biedronce też powinni go używać. A na sam koniec wszystkie pytania i odpowiedzi. Zaczynamy. Pokażesz się nam w rozpuszczonych włosach? Tak. Drugie. Czy masz porządek w pokoju? Nie. Wszystko rozjebane. Gdzie byłeś za granicą? Tak, w Germanii. Czy za oknem dzieje się coś ciekawego? Cola czy Pepsi? Między Bogiem a prawdą zawsze piję ze swoimi znajomymi z fanpage i nigdy nie wiem, co oni mi tam leją. Czy byłeś w multikinie? Nie. Czy nosisz spodnie? Tak. Czy pokażesz nam swoje chomiki? Tak. To jest jeden chomik, a to są wszystkie chomiki, które miałem w swoim życiu. Jest ich około 5. Czy masz rodzeństwo? Tak. Poznajcie Freda. Czy masz dziewczynę? Miałem wiele ofert na fanpage, ale nie jestem taki. Przecież szukam tej jedynej. Czy lubisz pobierać ziemniaki? Tak, ale tylko te z Biedronki, bo pachną bardzo ładnie. Na tym się kończą pytania i odpowiedzi. Nie mogę niestety powiedzieć, kim był autor tych pytań, ponieważ Norbert mnie zabije. Radziłbym wam subskrybować i lajkować. Wysyłajcie mi swoje zdjęcia do wygrania. Konsola PlayStation. Także na razie. Nie, jabłuszko na koniec. Cześć!